panowie, kolejny dzień, kolejne wyzwanie. Dzisiaj akurat jest piątek, dzień po Thanksgiving. Udało mi się wziąć ładunek do Iowa, jedną paletkę. Oczywiście na poniedziałek, także jadę się tylko załaduję. Zobaczymy co dalej. Wyjeżdżam najprawdopodobniej w niedzielę wieczorem. Może uda coś się dołożyć jeszcze do tego, chociaż marne szanse, bo po prostu nie ma ładunku. Jest totalna chujnia z ładunkami. Ten miesiąc ostatni, który był, to jest mój najgorszy miesiąc. Jeszcze nie miałem tak słabego miesiąca. Ale są lepsze dni, są gorsze dni, także nie ma co tego tak bardzo przeżywać. I tak się liczy średnia. Nie to, żebym był pod kreską, bo pod kreską jestem do średniej miesięcznych zarobków, ale tam jest więcej, tam jest mniej, jakoś to się po prostu pokryje. Oczywiście, żebyście nie myśleli, że jestem z tego zadowolony, bo nie jestem z tego zadowolony, ale no co ja zrobię? Nic nie mogę zrobić. Mogę tylko jeździć dalej. Albo zawsze iść na budowę. Oczywiście jadę do rozładowni. U siebie w wiosce mam 3 mile do tego miejsca. Tam jeszcze nie byliśmy, natomiast rozładunek mam John Deere w tym samym miejscu, co by już byliśmy tam. Także trasa nie odbiega od tego, co się było wcześniej. Także widzicie, dojeżdżam już. Zaraz zobaczymy, co tu się będzie działo. Dzisiaj taki dziwny dzień, bo dzisiaj jest 95% społeczeństwa ma wolne, ale oczywiście już jest kolejka. Się zmieniło troszkę. Idziemy do środka. No i znowu, drodzy Państwo, ta sama wtopa. Jestem na lotnisku i znowu nie ma opłaty zrobionej. Jest jeden dzień przedłużony pobyt na lotnisku. Jeden dzień przechowują paczkę za długo i oni chcą za to pieniądze oczywiście. I nie dadzą mi tego ładunku, dopóki nie zostanie opłacone. Oczywiście za tą opłatę lotniskową, to jest storage fee, ja nie mogę zapłacić ani cashem, ani czekiem, ani kartą kredytową. Musi być to zrobiony przelew przez firmę. Także mimo tego, że fajnie mi poszło, bo szybko się szczekowałem, odrzucili mi. Muszę czekać. Dam wam kolejny update'ik za chwilę. No więc jadę na rampę, papiery moje już wzięli i standardowa procedura, czekać na wózkowego. Oczywiście rampa zajęta, muszę poczekać.
Więc wywalił tam tego gościa, bo tamten gość miał 14 pudełek i to jest, on musiał tam dołożyć suchy lód. Także to by tu bardzo długo trwało i wypieprzył go, wywiezie mu to na zewnątrz i on to na zewnątrz będzie wykładał. Oczywiście dobre dla mnie, bo ja już załadowany jestem. Idę tylko, zrobię zdjęcie i tyle. Jadę teraz przez swoją wioskę. I zaraz będę w domu. Bary pozamykane. Jest bardzo fajna myjnia samochodowa, ale najgorsze jest to, że ja się nie mieszczę. Sławomir, chciałbym wam powiedzieć, że właśnie jest niedziela, godzina 16:30 i przyszedł czas, że trzeba popracować. Dość siedzenia w domu od środy. Już się po prostu aż chce jechać do pracy. Już to siedzenie w domu bokiem wychodzi. Wybrałem się, oczywiście załadowałem się w piątek i jadę. Nie jest to długa trasa, bo to trasa około 5 godzin, ale kaska fajna, no. Jadę 120 120 kilo mam baksę. Jedną paletkę, jadę ją zawiozę oczywiście w te same miejsce, gdzie już byłem. Byliście tam ze mną. No ale pojedziemy jeszcze raz. Natomiast zobaczymy, co będziemy jutro, czy będziemy wracać, czy pojedziemy gdzieś dalej. Do tego to nie wiem, ale w każdym bądź razie mam appointment na wtorek na rano do okulisty na 10, ale akurat tego miejsca, gdzie się umówiłem, to jest, idę tam pierwszy raz, nie byłem tam wcześniej. Tam nawet nie wiem, czy moje ubezpieczenie okulistyczne jest respektowane, bo nie znalazłem oczywiście nigdzie na ten temat informacji. Czwartek, piątek, sobota, nikt tam nie pracował. No proszę państwa, lecimy, lecimy. Nie ma srania po krzakach. Ciężko jest się przyzwyczaić do jazdy z powrotem po tylu dniach siedzenia w domu. Wszystko przeszkadza, wszystko boli, wszystkiego się chce. To by się człowiek coli napił, to by kurde zjadł coś. Głupia sprawa, no ja tak mam. Właśnie dojeżdżam do tego trackstopu teraz, Highway 80. Nie będę oczywiście zjeżdżał na niego. Zatankowałem się wcześniej, 2,75 pani. Tak, tak, no jak to niedziela, prawie pusty, nie? Trochę ciężarówek z przodu.
No i już wychodzę z zakrętu i dupa, 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 panie Boczek. Nie było wcześniej informacji, bym to jakoś objechał. W każdym bądź razie widzę na mapie, że na Resterii jakieś tam pół mili stąd, po wyjeździe z Resterii, coś się rozpieprzyło najprawdopodobniej. Pokazuje na GPS-ie. Także jest wypadek i stoję w korku. Ile? Jest to bliżej nieokreślone, a co będzie, zobaczymy. Najgorsze jest to, że nie mam jak ani do przodu, ani do tyłu się cofnąć, bo przejechałem zjazd. Nie było żadnej informacji o tym, że coś się dzieje, więc albo to się zdarzyło teraz, niedawno, raczej niedawno, bo jest mały korek, a krótki korek. Ale no cóż, czas ucieka, prawda? Nie to, żebym się śpieszył, ale fajnie by było. Nie no, wcześniej stałem, teraz już jadę, to już nie jest źle. Nocka, ciemna nocka! Właśnie już dojeżdżam na truck stop. Mam całą nockę przede mną. Jestem już praktycznie na miejscu. Nie wiem ile stąd jest, parę mil. 12, 13 mil. Ale to jest ostatni truck stop taki duży na tej trasie. Następny, znaczy obok jest tam chyba paręset metrów od rozładunku jest quick trip, coś takiego, ale tam to jest małe, nie lubię tam stać. Kiedyś tam próbowałem stać, tam wszyscy jeżdżą, hałasują, a tutaj se stanę z boku i tyle. Po mojej lewej stronie widać koło młyńskie, to jest kasynko, tam też jest parking duży, mogą stać ciężarówki. Spałem tam parę razy, jak to na truckstopie nie było miejsca, ale wiecie co, przejedziemy się, tutaj widzę fajną rzecz. Śpieszy, oblecimy tutaj, zakręcimy na McDonaldzie i zobaczcie co tam się dzieje, jakie są oświetlenia, jakie jest oświetlenie, jedziemy, zobaczymy co tam jest. Thank you. Lights off as you go through. Lights off? Yep. Thanks. Yeah. Okej, okay, możemy wyłączyć światła, więc oglądamy sobie wszystko, co tu się dzieje. Trochę światełek tych wstawili, prawda? Szkoda, że nie ma śniegu. Więc jedziemy. 2,5 mili mamy objazdu. Ale jest tego tutaj ogromna ilość. Thank you.
Ekran bym wyczyścił. Więc jedziemy, patrzymy, oglądamy. Nie wiem, jak to kamera będzie nagrywać. Tak, ja jadę do John Deere'a. Kopareczki, nie kopareczki. Tutaj go jest. Szkoda tylko, że nie ma śniegu. Fajne rzeczy, fajne oświetlenia, naprawdę fajnie to wygląda.
I am having a difficult time hearing you over the background noise. Please try things like turning your fan speed down and closing your windows. Przez bramę. Dzień dobry. I mamy poniedziałek. I to rano. 7 rano. Się pospało. Się wypoczęło od wypoczywania. Jadę na rozładunek.
uliczce z papierami do pana. Idę się szczekować. I lecimy do drzwi 25, czyli na sam koniec, na rampę. Pas, kurde, pas. Normalnie to kierowcy ciężarówek pokazują cofanie, a co ja mam pokazać? Dobra, jestem. Wyślemy im zdjęcie, że jest rozładowane. No niestety taka procedura, nie ma co się denerwować, nie ma co się wkurzać. No. Nie jest to nic strasznego. I zdjęcie już poszło. Znowu. Już zakładam ten pas. Już. Aha, teraz jeszcze, że mroźno. 22, temperatura spada. Trzeba było guziczka przycisnąć. Teraz się otwiera sezam. Dobra, poszedł, aha, nie zrobiłem najważniejszego, kurwa, ja cię kręcę, nie odznaczyłem się na makropoincie, to się makropoint wyłączył oczywiście, dobra, już. Zaznaczyłem, oczywiście. Jestem godzinę przed czasem, ale tak to jest bzdurna godzina przed czasem, bo i tak wiem, że oni się pracują od 7.